Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Elengrad. Dzisiaj odcinek 19. Czyli talerzujemy tą łąkę. Będziemy walczyć z wapnem. I jak starszy czas. Dobra, to się w nim wejdzie. Trochę w najgorszym miejscu zacząłem, jakie jest możliwe, czyli pod tą największą górę tutaj. Jak starszy czas, to jeszcze zapniemy sobie wały. Będziemy wałować pole numer 4. Mówię, te wałowanie nie jest główną robotą dzisiejszą. Więc to na spokojnie. Jak się nie uda, no to trudno. To się zrobi najwyżej później. To sobie to w płacinku najwyżej zrobię. Dzisiaj siedziałem równiutką godzinę, teraz przed odcinkiem. Równą godzinę siedziałem na tym serwerze, żeby go ogarnąć, wiecie? A tak naprawdę zrobiłem tylko... Nie, nie, zrobię szerokość. Zrobiłem tylko dwa kontrakty na sianie. Te, co miałem zaakceptowane, czyli 23-25. Tutaj zrobiłem na tą łąkę nawóz. I na te dwa pola zrobiłem nawóz. I... wszystko chyba. No, zrobiłem dosłownie dwa kontrakty. Takie trawsko, że jest dalej lurka nie chcę grać. Dobra, 11. Zaraz pewnie wyskoczy koszt pracowników. A i mam 1400 na koncie i mam 80 tysięcy kredytów. Tylko. Kontraktów nie ma nowych. Widzi ta 80 tysięcy kredytów do końca. Więc w grudniu już będzie spłacony. Chyba. Chociaż może i nie, bo to kasowa rzepak miała iść na kombaj. Moje pola są nawiezione wszystkie, więc już na wozy nie będę tracił kas siory. Nasion mam pełny siernik, ale powinno starczyć. A jak nie, to się dokupi nasion. Czy na nasion kupię, to nie będzie drogo. Dobra, i uprawiamy tą łąkę. W zasadzie nie wiem, ale dobra. Jeszcze jeden przejazd i będę już na tej górce, więc to już tak będzie szło. No jeżdżę sobie pod skosem, bo czemu nie? To będzie fajne, duże pole. Łąki nie potrzebuję, krowy mają pełno. 53 tysiące się zrobię. 16 tysięcy sprzedam maszyny. A, bo pick-upa sprzedałem. 3 tysiące za budynki. Bo sprzedałem tę stację do ładowania tego elektrycznych pojazdów, no bo to by było mi niepotrzebne, bo nie mam nic elektrycznego. Sprzedałem jako 9 tysięcy dzisiaj. 9600. A bo ja ogólnie od tych dwóch chyba odcinków, od chyba dwóch odcinków nie przebijałem czasu, dlatego tak pokazuję. I dochód z kontraktu 37 tysięcy. Oczywiście co zrobiłem na kontrakcie te siewy, to od razu trzy pola siewu do zasiania były, jak to wiadomo. Bo te trzy pola od razu nawiozłem, bo kontrakty od razu nałożenia to było na te pola same. Więc przygarnąłem tam trochę siana. 10... 13 tysięcy za sam nawóz przygarnąłem. Więc spoko, spoko. Myślę, że ładni. Myślę, że spoko. Oczywiście Elengrad, odcinek 19, lecimy. Czekaj, jak to wygląda, skład gleby za 11. Tam jest rzepak znowu. To miała być jakaś pszenica. Dobra, to będzie zwapnowane w dzisiejszym odcinku. I zobaczymy, czy coś jeszcze będzie robione. Miałem plan jeszcze wyjechać wałować czwórkę, ale nie wiem, czy się uda. Więc tam mi się na tą czwórkę nie pali.
Więc spokojnie, to nie jest musowa robota. Czy teraz o muszę szybko jechać? Wałować? No bo to wiadomo, że po odcinku i tak będę musiał to zrobić. Więc czy zrobię to teraz, czy później, to jeden pies. No, zabrałem tą trawę do końca, jak mówiłem. Została mi ostatnia przyczepa do samozbierająca ostatnia przyczepa. No tam nawet chyba pełna nie była i tam dało 1800 za to. Więc to tam... Oczywiście wapno będę robił czarnym meczwarem, no bo przeskoczyła mi godzina, to... Szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Byłam 2,2 chyba motogodziny zrobione. Na tym czarnym dojczu. Skoro przeskoczyła, no to jeszcze mam... Głupio było teraz go oddać, jak przeskoczyła godzina. Skoro mogę jeszcze nie popracować przez niecałą godzinę. Akurat do wapna akurat będzie idealnie, to tam będzie 20 minut wapnowania, coś takiego. To są troszeczkę górki. Więc troszeczkę będzie miał do roboty ten dojszwar. Pewnie w poprzek będę musiał jeździć. A wręcz na pewno będę musiał w poprzek jeździć. Jeżdżę tak, żeby tutaj pod tą mniejszą górkę podjeżdżać. Dobra, elegancko. Promocję muszę zacząć, bo ja dawno nie grałem tutaj, więc... A, czyli oprócz... Dobra, nic nie zmieniło. Powiem, że dawno nie grałem tutaj. Bo aż od ostatniego odcinka, a ostatni odcinek był nawet nie wiem kiedy. W tamtym tygodniu na pewno. Mi pisało, że 11.4 był zapis ostatni. Tak pisało. Dzisiaj jest 19, czyli 8 dni nie grałem. Bo jak wchodziłem, to 11.4 pisało. Jedenasty czwarty. A dziś jest 19. Więc no. Tak. Dobra. Zrobione, zrobione. Ta leżywka tu stała. Nie, czy ma już przyzwyczajenie kręcenia w tamtą stronę. Przeciążarka robienna. Damy tak, o. Podwały się podepnę, ale... Ale czy pojadę dzisiaj wałować, to nie wiem. Dzisiaj jest wtorek, 19 kwietnia. Godzina 13.44. Ostatni dzień wolny dzisiaj. Dobra, dzisiaj jeszcze jesteśmy w szkole, jak to oglądacie, to jestem w szkole. No i lecim z tym wapnem, bo to trzeba wapnować raz, dwa. Nie ma czasu na zabawę. Lecim, bo czas to pieniądz. Nie, te tekstury wapnowania to jest coś pięknego, nie? Czy to wapnowanie jest lepsze nawet niż 19? No 19 jakoś tak... Tak było to wapnowanie, bo było, ale to jakaś taka moja ulubiona robota nie była. No dobrze, to... Znaczy bredalka ta sama. Ale te tekstury są dużo lepsze, w tych wersji tego wapnowania. Do siewu, wreszcie kukurydzy jest.
tekstura, więc. Dobra, nie będę chłopa męczył, podjadę na pusto. Cofnę dwa razy. No powiem wam, że do tej bredalki to potrzeba trochę koni, żeby ją wciągnąć pod tą górę. Nawet na pusto. A tutaj tak się składuje maszyny, bo taki fajny placek. Sobie składuje. Powiem wam, że nawet tutaj ósemka by miała co robić, żeby wciągnąć Deutschfahr. I nawet nie tylko Deutschfahr, chodziło mi nawet też o John Deere'a 8R. By miał tutaj troszeczkę problemy. Troszeczkę problemy, żeby wciągnąć. Dobra. Zwapnowane, tak w miarę? W miarę. Ten mrożnik jeszcze zrobię tak, o. I żeby od góry jechać, jak będę zakręcał, bo wiadomo, jak zakręcam, to wapno trochę... Trochę inaczej się rzuca. To żeby to na pewno zagapnąć, tak, dlatego to zrobiłem, tak? W zasadzie nie musiałem tego przejazdu robić, ale wiecie. Dla czystego sumienia. Dawaj, dawaj, mały. No i ładnie poszedł. Ładnie zwapnowane będzie, będzie. Na ile, że lekką nakład. Ale wyskoczył głowo. Nakładkę waliłem, bo aż poza pole leciał. Ale zawsze wolę lekką nakładkę zwalnąć, niż ma być niedorzucony. Moje zdanie jest zawsze takie, że lepiej zrobić małą nakładkę, niż potem nie dorzucić i jechać jeszcze raz. Bo wiadomo, że jak się dzieje jeszcze raz, to wtedy się traci dużo. A jazda w poprzek, chyba, to też nie jest taka fajna. Więc lepiej robić nakładkę. Jakąś tam minimalną nakładeczkę zrobić. I łogi na tłoki. 4 tony wapna poszły. I teraz pytanie numer 1. Jak zwapnować to pole tutaj obok? Chyba od góry będę latał. I to będę z górki zjeżdżał, to wiadomo. A tak już będę miał połowę rozsiewacza, bo to powiem wam, że za dużo mam tych rozsiewaczy narwało, nie? Żeby tu z górki zjeżdżać. Tutaj nie potrzeba wapna na tym miejscu akurat, ale ja to zwapnuję tutaj dla spokoju. Żeby potem nie było, że tam będzie wymagało wapna tutaj, bo nie będzie wymagało, to bez sensu. Więc wolę stracić te wapno, ale przejechać tutaj całe. Aby równomiernie mi wyskoczyło. Bo mogłoby tak być, że na przykład za sezon by to wapno wyskoczyło. I to tak było pomieszane. Chyba tak sobie GPS-a ustawię. Z tą stronę będę latał. Mi się wydaje, że to jest chyba najbardziej rozsądny kąt. Dobra, i jedziemy. Chyba w tym momencie to jest najlepszy kąt. Czy mógłbym wziąć? Kurde, bo nie dosypuje. Trochę bliżej. Dobra, sobie zawiniemy tak. O! Będziemy tutaj sobie jeździć pod tym kawałku. Tamtą górkę to sobie w odcinku zrobię. No dobra,
lecimy z tym łapnym do ciebie, bo nie. Robotajku idzie. Robotka idzie, pędwo. Ładnie to idzie zawapnowanie, ale... Ładne to też są góry na tym polu. Więc... Dojcz tutaj będzie miało co robić. Dobra, jedziemy. Teraz chyba przydałoby się tą górkę już chyba zajeżdżać powoli. Tutaj jeden przejazd i będę miał wywapnowane, co? Na równitko. Teraz przydałoby się chyba już tutaj tą górkę zajeżdżać. Mi się wydaje. Dobra, wyłączam wapno. Nie tam zbytnio nie jeździć poza drogę. I będziemy powoli wyjeżdżać. Już trochę mniej ton mam w rozsiewaczu, więc trochę lżej będę miał podjeżdżać. Na pusto. Dobra, składamy tutaj te ramiona, bo po co mają... Jakby jakiś świr jechał 80 na godzinę, to przyrąbił przecież. O, właśnie o tym mówię. Wiem, że akurat zdążył wyskoczyć. W sensie ja zdążyłem wyskoczyć. A on przyhamował. Powiem wam, że jakby nie przyhamował, to by to było ciekawie. Jeszcze jakby miał ramiona rozłożone, to już w ogóle by było ciekawie. Dobra, jeszcze jeden taki zjazd będę musiał zrobić. Jeden zjazd jeszcze będę musiał zrobić. Gdzie to ładnie nie było zachowane. Grzeje ktoś od dołu? Grzeje, dobra. O, no teraz jak już mam 53%, to już trochę lepiej idzie, bo... Dobra, jednak tak samo będzie. Jednak ciężar tej bredalki na sobie co ma łap, no to też robi widać dużo. Dobra. Robotka idzie. Nie, że jak jest po skosie, to ten, to on nie dorzuca. Bo po prostu trochę wyższy teren. Wiadomo jak to z tymi wapnerkami jest. Kurde, no nie mogę, ta nutka mi była za ładnie. Jak się słucha na internecie troszeczkę, jak to tam, hej suczki. Mi to tak trochę łeb trochę wiadomo. Nie ukrywam. No dobra. Więc się przesłał, dobra, 6 minut. Więc po tym filmie idę na dół. Z 19 do 20 minut. Więc już nawet po prostu dowapnuję tą wapniarkę. Może starczy, może nie starczy. Już nie będę ruszał nawet na ten. Na co? Na wałowanie, o. Bo szukałem tego słowa. Na wałowanie już nie będę ruszał. Bo nie.
nie chcę zabierać czasu sobie i wam przede wszystkim. Znaczy, że wapnowanie będzie to robione, czyli to najważniejsza robota. Dorzuci? A, Żyda zostawił, ale trudno. Niech będzie. O! Nie wiedziałem, że to aż tutaj, tak nic jest. No dobra, jedziemy. Kurde, nie mogę, nie z tej nutki. Tak mnie to wlew była za rzutu. Dobra, i jedziemy teraz tu. Capujemy do przodu. Bo czemu by nie? Do tyłu nie warto. Powinno wystarczyć tego wapna. Powinno, ale co wiadomo. No, starczy. Wystarczy. O! Pan! Coś to pana tak spierdzielił. O, dobra, że nie przesunęło mi, tylko podniosło. To też jest jakiś plusik. Żeby nie przesunęło całej maszyny, tylko podniosą. Dobra, jedziemy ostatni przejazd. Znaczy, no przedostatni. Bo ostatni będzie taki króciutki po lewy. Zostanie to po prawej. W tym momencie. No i dobra. I będziemy się żegnać. To jest główna rola, czyli wapnowanie. Tego odcinka jest zrobione, bo głównie nastawiałem się. Oj, napis. W tym odcinku nastawiałem się na wapnowanie tego pola. Czy będą siebie pszenicy? Raczej nie. Ale nie wiem. O dobra, w kolejnym odcinku sobie zrobię wałowanie i siebie. Dobra, to jest dobry plan. Wtedy mogę tak zrobić. Że w kolejnym odcinku będziemy walczyć z siewnikiem. Czy się te góry te wszystkie sobie powysiewam? Tamten dołek sobie całe wszystkie wysieje. I tą górkę po prawej też sobie wysieje. Ładnie. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! A ja już się z wami żegnam. Na razie. Do następnego. Pa, pa. 24 minuty.